Pierwsza kategoria to nowy biznes, a tutaj pięcioro nominowanych i trzy przedsiębiorstwa. Emocje już na starcie rosną, ale przynajmniej cukier będziemy mieć pod kontrolą, bo pierwszy nominowany właśnie tą dziedziną się zajmuje. Co więcej, obiecuję, że badanie będzie bezbolesne. I w ten sposób zadba o komfort i wygodę pacjentów chorych na cukrzycę. Robert Stachurski i GlucoActive. GlucoActive to jedna z lepszych spółek technologicznych rozwijających nowe technologie o innowacyjnym i globalnym znaczeniu. Są to technologie medyczne, pomiar stężenia glukozy we krwi metodami bezinwazyjnymi. Wszystkie aktualnie urządzenia na rynku wykorzystują metody inwazyjne, czyli pacjent musi nakuwać się wiele razy dziennie, aby kontrolować swój cukier. Dzięki najnowocześniejszym zdobyczom technologii w ostatnich latach byliśmy w stanie zminiaturyzować duży laboratoryjny spektrofotometr do małego, taniego urządzenia. W pierwszej kolejności urządzenia są przeznaczone dla cukrzyków. Również planujemy dostarczać urządzenia dla szpitali, umieszczać je w miejscach publicznych, typu na przykład apteki, tak jak aktualnie są dostępne ciśnieniomierze. Nazywam się Robert Stachurski, jestem założycielem firmy GlucoActive, jestem przedsiębiorcą. Prosimy o przekazanie dyplomu pan Jarosław Koziński, partner EY. GlucoActive, czyli 30 specjalistów pracujących nad przełomową technologią oraz 290 kg cukru zjedzonego podczas testów bezinwazyjnych glukometrów. Dziękuję. Czas na kolejną wspaniałą biznesową historię, czyli Ministerstwo Dobrego Mydła. Kto tam rządzi i jak doszedł do władzy? Droga była prosta, bo obrana intuicyjnie. Dwie siostry połączyły młodość, ideę, tradycję i naturę i otrzymały recepturę na wyjątkowe mydło. A potem szybko okazało się, że to czysty zysk. Urszula Ośmiałowska, Anna Bieluń. Ministerstwo Dobrego Mydła jest firmą produkcyjną. Produkujemy kosmetyki naturalne z najlepszej jakości roślinnych surowców. Pomysł narodził się klasycznie, czyli z potrzeby licealnej, a później studenckiej, z poszukiwania naturalnych kosmetyków na rynku polskim, który wówczas w te kosmetyki nie obfitował. Zależy nam najbardziej na rzetelnym produkcie. Bardzo długo pracujemy nad wytworzeniem czy wprowadzeniem nowego produktu na rynek oraz na profesjonalnej, ciepłej obsłudze klienta. Podczas pierwszego lockdownu to była duża porcja niepewności, chaosu, zamętu, w którym wiedziałyśmy, że musimy się bardzo szybko zmobilizować, żeby ochronić naszą firmę, nasz zespół, siebie. Nasi rodzice również prowadzą biznes. Widziałyśmy różne problemy, sukcesy i porażki rodziców, co na pewno było budujące i uczyło szkoły życia, jakby takiej pokory. Nazywam się Urszula Ośmiałowska. Nazywam się Ania Bieluń, jesteśmy założycielkami Ministerstwa Dobrego Mydła. Jesteśmy przedsiębiorczyniami. Czas na dyplom dla nominowanych i kilka ciekawych parametrów o spółce. Pan Krzysztof Pawiński, prezes zarządu grupy Maspex, przedsiębiorca roku 2011. Proszę Państwa, 170 sklepów partnerskich pozyskanych w zaledwie półtora roku. Ponad 8 milionów złotych obrotów w roku 2020. A to tylko niektóre z osiągnięć Ministerstwa Dobrego Mydła. Gratuluję. Wielkie gratulacje. Wszyscy wiedzą, że tata wie wszystko, ale to mama wie najlepiej, szczególnie jeśli za tą wiedzą stoją lata nauki, praktyki i doświadczeń. A matką tego biznesu była potrzeba, rodziców młodych albo przyszłych rodziców, żeby zdobyć wiedzę i zdobyć dobre, wysokiej jakości produkty. No i w efekcie powstała firma Roger Publishing. Nicole Sochacki-Wójcicka i Jakub Wójcicki.
Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, czym zajmuje się Roger Publishing, ponieważ nasza działalność jest bardzo różnorodna, począwszy od edukacji prozdrowotnej, poprzez produkowanie produktów pierwszej potrzeby w Polsce, kończąc na tym, że produkujemy też tak naprawdę rozrywkę. Nikola jest w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii. Ja robiłem kardiologię, natomiast musiałem przerwać specjalizację ze względu na biznes, który prowadzimy. Zdecydowaliśmy się wyjść z gabinetów do ludzi w internecie, bo w ten sposób możemy dotrzeć do dużo większego grona odbiorców. Wydaliśmy książkę i nagle się okazało, że tą książkę bardzo wiele osób chce kupować. Potem zrodził się pomysł, żebyśmy stworzyli segregator ciążowy do segregacji dokumentacji medycznej, ponieważ sama byłam w ciąży, więc ja go stworzyłam trochę dla siebie, a trochę dla moich pacjentek. Po segregatorze ciążowym powstał segregator pediatryczny. My po prostu tworzymy produkty, których wcześniej nie było. Nazywam się Nicole Sochacki-Wójcicka. Nazywam się Jakub Wójcicki. Jesteśmy współwłaścicielami firmy Roger Publishing. Jesteśmy przedsiębiorcami. Wielkie gratulacje i brawa. Teraz czas na dyplom i kilka słów o spółce. Pan Jacek Siwicki, prezes zarządu Enterprise Investors, członek jury konkursu. Dobry wieczór. 270 tysięcy zamówień, 44 miliony złotych obrotów. Tak w skrócie może podsumować rok 2020 firma Roger Publishing. Gratulujemy. Wielkie brawa. No i czas poznać odpowiedź na pytanie, kto zwyciężył w kategorii nowy biznes. Konkurencja jest mocna, decyzja była trudna, ale już została podjęta, a nazwisko pierwszego zwycięzcy zaprezentuje Bartosz Chojka, prezes zarządu Agora. Zapraszam. Bardzo prosimy. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, mam ogromną satysfakcję, że Gazeta Wyborcza, która od ponad 30 lat wspiera i promuje przedsiębiorczość w Polsce, gościła już na swoich łamach wszystkich finalistów w tej kategorii, niektórych nawet parokrotnie. A przecież to firmy bardzo młode, dopiero na początku swojej drogi, o których świat dopiero usłyszy, o których jeszcze będzie głośno. A Państwo już teraz usłyszą, kto dzisiaj odbierze główną nagrodę w kategorii nowy biznes, o kim będzie głośno dzisiejszego wieczoru. W tym roku ta nagroda została przyznana za zbudowanie ponad milionowego środowiska osób obserwujących działalność spółki, stanowiących inspirację dla jej rozwoju, a na koniec konsumentów jej produktów. Zwycięzcami są Nicole Sochacki-Wójcicka i Jakub Wójcicki, Roger Publishing. Bardzo ciężka ta nagroda, mam nadzieję, że ją udźwigniemy. Jako małżeństwo lekarzy naszym celem było, aby edukować społeczeństwo. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że nasza misja, aby wyjść z gabinetu, stanie się nowym biznesem, przedsiębiorcą tak docenionym. Także serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Brakuje mi słów. Ja chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować mojej mądrej i pięknej żonie. Proszę też o oklaski. Chciałbym podziękować również wszystkim pracownikom i współpracownikom Roger Publishing, bo bez nich to wszystko nie byłoby możliwe. My tu nie jesteśmy sami. Ci wszyscy ludzie są z nami. Jak mamy jeszcze minutę, to ja podziękuję też naszemu społeczeństwu, wszystkim tym osobom, które nam kibicują, które są naszymi konsumentami, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że wiedzą, że produkujemy produkty takie, jakie sami byśmy chcieli, produkty, których sami na co dzień używamy. Są to produkty bardzo, bardzo różne, począwszy od produktów
pierwszej potrzeby po produkty zupełnie rozrywkowe. Zwycięzcy w kategorii Nowy Biznes. Wielkie gratulacje. Nicole Sochacki-Wójcicka i Jakub Wójcicki. To Roger Publishing. Słuchamy. Jeszcze sekundeczkę. Chciałbym pozdrowić nasze dzieci, synka Rogera i synka Gilberta, którzy nas oglądają z domu. Bardzo was kochamy i pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy.